Dzień Boże, witamy bardzo serdecznie z pielgrzymki Maturzyców do Częstochowy, dzień drugi, a z nami ksiądz Grzegorz Sieczka, szczęść Boże. Szczęść Boże. No to króciutko, jak droga minęła? No, bardzo dobrze, mieliśmy dwa postoje, wyjechaliśmy 4:30 z Ciechanowa. No to rano, młodzież nie miała z tym problemu? No właśnie, byliśmy w tym roku zaskoczeni, bo wszyscy byli dużo wcześniej, ale spokojnie. Autobus nam się spóźnił. Aha, proszę powiedzieć, jeśli chodzi, tak patrzymy o frekwencji, rozmawiamy, jeśli chodzi o młodzież, która przyjeżdża, ksiądz już ma pewne doświadczenie, lat pracy w katechezie. Jak wyglądają z perspektywy czasu te pielgrzymki? Jakby ksiądz je ocenił? No niestety nie powiem tutaj chyba nic dobrego. Mamy tendencję spadkową. Z roku na rok jest coraz trudniej zebrać osoby, które chciałyby wyjechać. My akurat przyjechaliśmy autobusem ze szkoły jednym, gdzie były lata, gdzie z tej szkoły przyjechały 3, a nawet 4. Zmniejsza się liczba uczniów, taką mamy tendencję spadkową, ale z drugiej strony to, co jest pocieszające, myślę, to to, że jadą osoby, które są rzeczywiście zdecydowane co do swojej wiary, może czasami poszukujące, ale wiedzą, po co jadą. Nie ma takich ekscesów, jakie wcześniej były. W Częstochowie młodzież przyjeżdża na Jasną Górę, a z nami pan Jacek Hryniewicz. Witam serdecznie. Dzień dobry panu. Szczęść Boże w zasadzie, może bardziej nie dzień dobry. Przyzwyczajony jestem, że jak telewizja, to raczej ludzie świeccy. Szczęść Boże. Proszę nam powiedzieć, z młodzieżą na Jasną Górę, jak podróż minęła, jak młodzież przyjmuje taki przyjazd, jak oczekuje na modlitwę przed chyba najważniejszym jednak wydarzeniem w życiu, więc maturą. No myślę, że duża część... Patrząc z perspektywy lat, jak jeżdżę, kiedyś był to, przepraszam za słowo, mówię, taki spęd. Wszyscy jechali od, żeby pojechać. W tej chwili myślę, że ci, bo jest dużo mniej młodzieży niż kiedyś i że ci, którzy jeżdżą, to jeżdżą bardziej właśnie z takim celem, żeby się pomodlić, żeby, no, myślę, że szukać tego wstawiennictwa, szukać tej opoki na całe późniejsze dorosłe życie. Jak przebiega? No, modlitwa, wiadomo, jest różaniec. Fajnie to wygląda z młodzieżą, bo rzadko, ja jako nauczyciel raczej inaczej ich postrzegam, a tu odmówienie różańca jest w pewien sposób, jest czymś takim, no, pewnym sakrum i coś innego, do czego jestem przyzwyczajony. I myślę, że duża część młodzieży, która tu przyjeżdża, to szuka tego, myślę, w tym młodym życiu, wchodzą w dorosłe życie, matura, i myślę, że jeśli oprą się na Matce Boskiej, jeśli oprą się na sile tradycji Kościoła, to będzie ta ich opoka, to będzie ich coś, co poprowadzi ich przez całe dorosłe życie. Zdradźcie tajemnicę najpierw, jak macie na imię, a później zapytamy się, skąd przyjechałyście. Martyna, Natalia, Karolina. No teraz zdradźcie tajemnicę, skąd przyjechałyście. Jesteśmy z Mławy. Wszystkie, z Mławy. Pięknie, do jakiej szkoły uczęszczacie? Do pierwszego liceum ogólnokształcącego w Mławie. I pewnie niedługo matura? Tak. Boicie się? Trochę, tak. Trochę tak. A czego, tak, a powiedzcie, czego najbardziej się obawiacie na maturze? Oj, trudnych zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym oczywiście. A koleżanki? Ja to matury ustnej, z angielskiego głównie. Aha, a koleżanka? Matury z matematyki. Czyli matematyka rządzi w tym roku. A powiedzcie mi, co was kierowało, jaki cel miałyście, żeby przyjechać tu dzisiaj do Częstochowy? Żeby pomodlić się po prostu, żeby wesprzeć nas w nauce, tak? Dużo osób przyjechało z wami? No tak, sporo. Nasza klasa cała. A ze szkoły też sporo osób? Tak. No, z różnych klas było tam po 10, po 20 osób. No mi się wydaje, że będzie ponad 100 osób z naszej szkoły. Czyli troszeczkę osób jest. Czego oczekujecie w pobycie tutaj u Matki Bożej? Żeby na pewno mieć mniej stresu przed maturą. Super. I czego jeszcze? Żeby ją jakoś dobrze zdać. I? Żeby nas wsparła w tych trudnych chwilach na maturze.
Witam bardzo serdecznie. Znajdujemy się w Bazylice w Częstochowie, gdzie rozpoczyna się pielgrzymka dla maturzystów, a wraz z nami jedna z maturzystek, przyszłych maturzystek. Witam serdecznie, przedstaw nam się. Mam na imię Beata i jestem z Płocka. Z Płocka. Ile osób przyjechało w ogóle razem z tobą? Ja przyjechałam ze swoją klasą i było nas 20, ale ogólnie z naszej szkoły przyjechały 3 autokary. No to zdradź tajemnicę, do jakiej szkoły uczęszczasz? Trzecie liceum ogólnokształcące. No, bardzo dobra szkoła. To może tak, co cię skłoniło do tego, żeby przyjechać tutaj do Częstochowy? No jest taka tradycja, że się jeździ w klasie maturalnej do Częstochowy i z racji tego, że jestem osobą wierzącą, to nie wyobrażałam sobie inaczej, żeby ominąć ten wyjazd. Michał. I Piotrek. Skąd przyjechaliście? Z zespołu szkół numer 1 w Płońsku. Zespół szkół numer 1, czyli z tego co się domyślam, szkoła średnia, gimnazjum też? Nie. Technikum, liceum. Do technikum chodzicie czy do liceum? Do technikum chodzimy. Do technikum. Dobrze, no to powiedzcie, w jakim też celu tutaj przyjeżdżacie i co przywozicie w swoich sercach? No, przyjeżdżamy głównie modlić się o zdanie matury. A kolega? Również o zdanie matury, żeby dobrze wyszło. No. A ze mną pan Jerzy Ulewicz, katecheta z Rypina, zespołu szkół numer 2 imienia Unii Europejskiej. Witam serdecznie. Witam również was ze wszystkich. Jakie to jest uczucie bycie tutaj z młodzieżą? Nie pierwszy raz, bo pewnie gdybyśmy mieli policzyć, to by się okazało, że któryś z kolei nasty już. Jak to jest tu u matki w domu? Zawsze radośnie, zawsze z przejęciem, zawsze inaczej. Każdy rok jest inny. Nie wyobrażam sobie tu po prostu nie być i przywozić kolejnych młodych ludzi. Dzielę się tym, co tu przeżywam i zawsze słucham, kiedy wracam, słucham tego, co oni przeżywają. Dla mnie to jest ładowanie akumulatorów, coś wspaniałego, wielkie przeżycie za każdym razem. No właśnie, bo twoje ogromne doświadczenie katechetyczne i pracy z młodzieżą też no jest jakby tutaj dzisiaj się kumuluje, tak? Co ono podpowiada? Jak ci młodzi ludzie naprawdę podchodzą do tego przyjazdu tutaj do Matki Bożej? Co stąd wywożą? Za każdym razem łapię się na tym, że jakby ich nie doceniam. Myślę, że to jest niekiedy płytkie, że przyjeżdżają dlatego, że jest taka tradycja, bo przyjeżdża chłopak, bo przyjeżdża dziewczyna, a potem się przekonuje, że jest tutaj bardzo głęboka modlitwa, że jadą z ogromnymi nadziejami, z intencjami, o których nie chcą niekiedy mówić, ale widzę to, co się dzieje w ich sercach, to przejęcie, które im towarzyszy i po prostu uczę się od nich, jak w jakiś sposób to się odnawiam, bo nie jestem już młodym człowiekiem i
w jaki sposób człowiek szerzeje, męczy się. Natomiast widzę w nich tą, cały czas tą świeżość i to poszukiwanie Boga, które w nich jest takie młode i takie odświętne. Zapytam jeszcze, bo mamy pewne doświadczenie też. Ja też kiedyś w Rypinie pracowałem. Tych wydarzeń religijnych jest sporo z tą młodzieżą. Jest przecież pielgrzymka do Obór, do miejscowego sanktuarium. Ale czy to obecność tutaj, u Matki Bożej, na Jasnej Górze, ma jakąś swoją specyfikę, czy rzeczywiście coś się zmienia, przemienia w tych młodych ludziach? Jak patrzysz na nich potem, po powrocie? Są chyba tak naprawdę dojrzalsi. Nie macie co oszukiwać, nie jadą wszyscy. Być może ta grupa cały czas lekko się zmienia, niekiedy jest taka sama. Można się wtedy odwołać do pewnych rzeczy, które tutaj przeżywali, do tej sytuacji, która jest w autokarze, modlitwy, śpiewu, kiedy się modlimy razem. To pomaga potem na byciu na katechezie, choć jest zupełnie inne spotkanie. Tutaj to modlitewne, to w drodze i to lekcyjne. Właśnie te pielgrzymki, na które chodzimy, one dają też bardzo duże wymiar taki duchowy i katechetyczny. Pomagają po prostu na zwykłych lekcjach. Nawet nie na katechezie, po prostu w życiu szkolnym pomagają. Zmieniają, oni się zmieniają, oni dojrzewają. Często też przyjeżdżają z ludźmi, którzy są dla nich szczególnie bliscy, z chłopakiem, z dziewczyną, często też spoza szkoły, z rodzicami, mają też intencje, babci chorej, kogoś, kto jest im bliski i to ich mobilizuje i to też ich zmienia. I też cieszę się tym, że potrafią się dzielić tymi przeżyciami, kiedy wracamy. Potrafią o tym opowiadać i to też zmienia innych, którzy nie do końca może weszli w to spotkanie, nie do końca go przeżyli. Patrząc, jak inni to przeżyli, to im pomaga w przeżywaniu duchowym tego wydarzenia. Alleluja, to wieczny czas, Królem Królów jest.